to już był ten czas. Jesień Nordlandu nigdy nie stawiała zaciekłego oporu. Nigdy tylko w powietrzu swą obecność zaznaczali pierwsi posłańcy zimy, zabierała swój nimb bezkresnej melancholii i wynosiła się na południe kraju. Teraz do niedawna zielone łąki przyjęły brunatną barwę buntu. Nie na długo jednak, bowiem właśnie pokrywał je pierwszy tego roku śnieg. Na niewysokim wzgórzu stała nieruchoma postać. Kobieta. Jej rude, kręcone włosy targał wiatr. Jednak poza tym sprawiała wrażenie kamiennej statuły, jakie często w tych stronach wznosi się ku czci jednej czy drugiej bogini. Jedynie prawa dłoń poruszała się nieznacznie, lekko drapiąc ucho potężnego psa. A może to był wilk? Rudowłosa kobieta miała tylko jedno oko, drugie skrywała czarna przepaska. Spoglądała na rozciągającą się poniżej zatokę. Z gęstej jak mleko i nieprzeniknionej jak spojrzenie Odyna mgły wyłonił się potężny, złowieszczy drakar. Żagiel z herbem Gandalfa Szalonego spłynął z rei i 120 par rąk chwyciło za wiosła, by podprowadzić okręt do brzegu. Gdy już wrył się w marznący piasek, z pokładu zeskoczyło trzech mężczyzn. Czwarty został zepchnięty. Gandalf Szalony, złotobrody król wikingów, osobiście prowadził swego więźnia. Skrępowany łańcuchami, półnagi mężczyzna co chwilę potykał się i upadał. Na krótką chwilę jego twarz znikała pod wodą, jednak Gandalf nie zamierzał pozwolić mu umrzeć. Ot tak. Wstawaj. Wstawaj, przeklęty psie. Cierpliwości, podły bękacy. Twoja droga dobiega już końca. Ale życie jeszcze nie. A jeszcze nie. Przypnij się do obręcz. Rękami do tyłu. Gandalfie. Milcz. A zdradzę ci sekret. Widzisz te obręcze? To tutaj przeprowadzam takich jak ty. Przykuwam ich, a potem obserwuję z drakaru, jak powolutku, sążeń po sążniu podnosi się woda. Właściwie czynię ci zaszczyt, podrzutku. Przy tej skale konali wielcy wojownicy. Sporo ryzykuję przed Odynem, pozwalając ci zdechnąć jak im. Ale nie łudź się. I tak nie będzie ci dane wejść do Walhali. Zgnijesz w mgłach Helheimu. Wraz z innymi potępionymi. Jesteś złym człowiekiem, Gandalfie Szalony. I tchórzem! Tchórzem w najczystszej postaci. Na młot Thora! Zawrzyj w końcu gębę! Dziwerowany sztylet zabłysnął w ręku króla. Więzień widział go tylko przez chwilę, a już za moment ostrze rozpłatało mu skórę prawego policzka. Poczuł ciepło. Wiedział jednak, jak bardzo złudne jest to ciepło. Krew. Jedyne, co jeszcze trzyma go przy życiu, powoli opuszcza jego ciało, by na grzbietach fal odbyć daleką podróż, gdzieś poza kres Nordlandu, aż ku granicom lodowych mórz. Mężczyzna zacisnął zęby. Już wkrótce przepływ zaleje ci ten przebrzydły pysk.
Jednak nim w końcu zamilkniesz na wieki, najpierw jeszcze trochę pokrzyczysz. Morska sól w tak paskudnej ranie z pewnością potrafi zamienić nędzne resztki żywota w prawdziwy koszmar. Zabijecie. Zabijecie. Gandalfie, szalony. No dalej! Wyciągnij mnie! Gandalfie! Egir się gniewa, będzie sztorm! Powinniśmy wracać! Stawiać żagle? Nie, jeszcze nie, ty parszywy tchórzu. Uśmiechnął się podle, a swój rozbawiony wzrok skierował ku masywnemu śródokręciu, gdzie do drzewca masztu przywiązano młodą dziewczynę. Spójrz na mnie! Mówię, spójrz na mnie! Jej chłód rozgniewał króla. Gwałtownym ruchem chwycił ją za twarz. Szorstkie palce wbił w policzki i zmusił dziewczynę, by na niego spojrzała. Na niego. Króla Wikingów. Gandalfa Szalonego. Jej ojca. Ich spojrzenia spotkały się w końcu, lecz w oczach dziewczyny nie było strachu. Jedynie lodowata pogarda. Gandalfie! Dobrze już. Rozwijać żagle. Wynosimy się stąd! A ty, córeczku, przyjrzyj się dokładnie swemu kochasiowi, a? Bo to już ostatni raz. Ostatni raz sprzeciwiłaś się mojej woli. No dalej, bando śmierdzący kierowód! Drogę! Torgalu! Tygocząc z zimna, Torgal podniósł wzrok. Ujrzał rudowłosą kobietę z jednym okiem, lecz piękną jak bogini Frigg. Nie wiedział, czy jest prawdziwa, czy może jedynie bogowie zesłali mu ją, by uprzyjemniła jego ostatnie chwile. Wilk? Owszem, Torgalu. Nazywa się Szarn. Skąd wiesz, jak mam na imię? Kim jesteś? Nie znam cię. Ale ja znam cię bardzo dobrze, Skaldzie. Mówią o tobie, żeś synem Egira, olbrzyma, władcy mórz, ale też żeś synem burz. Zapewne przez temperament. Jakby jednak nie było, wygląda na to, że wielu ojców się do ciebie przyznaje. Nieźle, jak na Benkarta. Kobieto, uwolnij mnie, bo zamarznę. Nie tak szybko, Torgalu. Najpierw musisz mi coś przyrzec. Co? Co takiego? Rok twojego życia. Co takiego? Uwolnię cię, jeśli w zamian pójdziesz do mnie na służbę. Do ciebie na służbę? Oszalałaś, kobieto? Cicho, Szarn. Ten pyszałek zaraz pojmie, jak bardzo niewielki ma wybór. Tak, Torgalu. Nie odczuwasz gniewu? Nie zrobiłeś przecież nic złego. Jedyną twą zbrodnią jest to, że pokochała cię córka króla. Z wzajemnością. A teraz przez tę wzajemność umrzesz. A nie lepiej oddać mi rok swojego życia, a potem wrócić do ukochanej? Mam swoją godność. Ale nie masz już czasu.
Za chwilę twoje serce przestanie bić, a przecież dopiero co wzywałeś Odyna, żądałeś od niego sposobności do zemsty. Ja dam ci tę sposobność. Ja, Torgalu, przysięgam ci to. Do tego zresztą jesteś mi potrzebny, no ale jeśli nie chcesz, miło było cię poznać. Zatem nie mam wyjścia. Dobrze. Dobrze, zgadzam się. Przetnij łańcuch, kimkolwiek jesteś. Ja będę służył ci przez rok. Lecz ani dnia. Ani dnia dłużej. Ani dnia. O! Jesteś wolny. Ruszajmy. Muszę się ogrzać. Ogrzejesz się po drodze. Marsz dobrze ci zrobi. Wędrowali w góry już piąty dzień, a im dalej, im wyżej, tym zimniej i straszniej. Pomimo grubej, niedźwiedziej skóry przerzuconej przez plecy, Torgal czuł każdą kość przemarzniętego ciała. Daleko jeszcze. Czyżbyś miał już dość, dzielny wikingu? Bardzo śmieszne. Z nas dwojga. Ty jeździsz konno. Bierz przykład z Szarna. On nie narzekał. Może dlatego, że ma cztery łapy, a ja tylko dwie nogi. Chyba, bo obu już dawno nie czuję. Dość, Torgalu. Gadanie na takim mrozie nie jest zbyt rozsądne. Zresztą już prawie jesteśmy. Ale gdzie prawie jesteśmy? Przecież to miejsce to lodowa pustynia, którą rozmaica jedynie świeży śnieg. Zmierzamy. Do czego ci jestem potrzebny? Do zemsty, Torgalu. Zdaje się, że już mówiłam. Na kim? A jak ci się wydaje? Nie lubię zgadywanek. Zwłaszcza w taki ziomy. Pierwszy raz słyszę, żeby wiking narzekał na zimno. Może wybrałaś sobie nie tego wikinga, co trzeba. A więc? A więc? Jesteśmy na miejscu. Cię widzę. Źle patrzysz. Spójrz tam, w górę. Jaki żart. Mam się tam wdrapać. Nie musisz. Możesz zostać tu. Ale w mojej jaskini jest naprawdę ciepło. Znajdzie się też kilka królików. W jaskini rzeczywiście było ciepło i faktycznie były króliki. Ogrzawszy się i posiliwszy, Torgal szybko odzyskał siły. Siedział teraz przy ognisku, nieufnie obserwując Szarna, który nieufnie obserwował Torgala. Jakże wzruszająca jest miłość, którą żeście do siebie zapałali, moi mężczyźni. Mam tylko nadzieję, że on już jadł, bo królika nie tknął. O, nie martw się. Szarn nie jada byle czego. Ty zaś wyglądasz wyjątkowo mizernie. Czarującej kobiety to miło posłuchać. Powiedz mi lepiej, czego ode mnie chcesz.
Posłuszeństwa przez 12 miesięcy, wiem. A nieco wcześniej? O, takiej tam drobnej błyskotki. Właściwie dwóch. Na tarczy tora, kobieto. Działasz mi na nerwy. Milcz i słuchaj. Na szczycie góry, powyżej granicy mgły, znajduje się wejście do lodowej krainy Nilfheli. Wiedziałem, że trzeba było zostać przy skale. Czyż ty zupełnie oszalała? Śmiertelnikom nie wolno wchodzić do Nilfhelu. Jeśli jeszcze raz mi przerwiesz, Torgalu, to nie ręczę za Szarna. Do Nilfhelu możesz wchodzić bezkarnie tak długo, jak długo cię nikt na tym nie złapie, więc pójdziesz tam. Odszukasz czarną wieżę. W wieży znajdziesz szkatułkę, którą mi przyniesiesz. Rozumiesz? Możesz się odezwać. Czy to wszystko? Chciałbyś więcej? Wyczuwam mały podstęp. To nie jest byle jaka szkatułka, więc i strażnicy są nie byle jacy. Dwaj bracia. Olbrzym i Karzeł. Olbrzym jest przerażający. Wielu rzuciło mu wyzwanie, żaden jednak nie wrócił. Niech zgadnę. A Karzeł jest jeszcze gorszy, tak? No proszę. Najwyraźniej moje ognisko ci służy, bo jak widzę, zgadywanki powróciły do łask. Tak. Z nich dwóch to Karzeł będzie straszniejszy. Olbrzym to tylko kupa mięsa, ale jego brat jest bardzo przebiegły. Strzeż się go, Torgalu. Dostanę jakąś broń? Najskuteczniejszą będzie twoja odwaga. Ale owszem, dostaniesz miecz. Wdrapiesz się na górę, pokonasz strażników i przyniesiesz mi szkatułkę. Szkatułkę? Co to za szkatułka? Co w niej jest? To nie twoja sprawa. Właśnie, że moja sprawa. Ryzykuję życie. Mam prawo wiedzieć. Milcz! Zanadto się rozzuchwaliłeś, wikingu. Przysiągłeś mi posłuszeństwo. Tak, ale mnie nie wolę. Rok, Torgalu. Rok. Dotrzymaj słowa. I o nic nie pytaj. Zresztą wkrótce wszystkiego się dowiesz. A teraz radzę się przespać, bo o świcie czeka cię kolejna wyprawa i nie tak przyjemna jak ostatnio. Śpij dobrze, Sliwio. I ty też, Szarny. Torgal owinął twarz futrzanym kapturem. Wspinał się już drugi dzień, pokonując ostre jak miecz Tyra granie, głębokie jak oczy Frei rozpadliny i zdradzieckie jak język Lokiego piarki, gdzie wystarczył jeden nierozważny krok, by się pośliznąć i runąć w przepaść. Szot zaiste jest ślepy. Męki. Śnieg zasypywał szlak. Torgal wiedział, że jeśli pobłądzi, nie trafi już z powrotem. Jedynie siła woli pchała go w przód. Nie potrafił zliczyć, ile razy już upadł, ale dłonie miał skostniałe od częstego kontaktu ze śniegiem i poranione przez ostre skały. Starał się jednak o tym nie myśleć. Szedł. O, pokory. Czy naprawdę nie ma na świecie innych śmiałków, których losami można by się zabawiać? Przecież ja jestem tylko skaldem. I co? Co? Wdrapię się tam i zaśpiewam im balladę? Znowu będzie padać. Ciekawe, jak wrócę. Bo na pewno nie po własnych śladach. Zrobiło się ciemno. Ze stalowego nieba sypnął śnieg. Torgal poczuł gniew i bezsilność. Olbrzym groźny. Karzeł groźniejszy. Takie z nich zabijaki, a chowają się po górach. Jeszcze się człowiek nałazi, zanim zginie. Tylko ty potrafisz się wpakować w takie tarapaty. Torgalu Elgirsonie.
Tylko ty. A mogłeś sobie spokojnie umrzeć, przypięty do skały. O nie! Jeszcze chwilę tak będę szedł. To zapukam od spodu o podłogę Asgardu. Jednak Asgard był jeszcze kawałek dalej. W przeciwieństwie do szczytu góry, który zupełnie niespodziewanie wyłonił się z mgły. W jednej chwili mrok rozwiał się, jak babie lato w pierwszych porywach jesieni. Śnieg przestał padać, ustał szum wiatru i zapanowała cisza. Podejrzana cisza. Torgal pokonał niewysoki mur stojący na krawędzi i znalazł się na śliskim, pokrytym świeżym śniegiem dziedzińcu. Nieźle idzie jak dotąd. Może uda się jej Czyli się nie uda? Potężny mężczyzna z rudą brodą sięgającą kostek rzucił się wściekle na nieproszonego gościa. W jego oczach czaił się mord, choć czaił się to z pewnością nie jest dobre słowo. Raczej kipiał i rzucał wściekłe wyzwanie. Olbrzym paskudnie wykrzywiał swą zieloną jak skóra węża niedoga twarz. Mógł to być grymas złości albo też uśmiech zadowolenia. Torgal nie wiedział i nie planował się dowiedzieć. A więc to jest ten mniej groźny, tak? Sliwio, przysięgam ci, że... W tych wielkich jak knary dłoniach olbrzym dzierżył złote mieczysko wielkości przynajmniej Langskipa. Całkiem sprawnie nim machał. Torgal w ostatniej chwili zdołał sparować uderzenie, ale potężna siła odrzuciła go 10 stóp do tyłu i wytrąciła z ręki jedynego sojusznika. Żelazny, jednoręczny miecz. Na wszystkich bogów Asgardu i jeszcze kilku z Valheimu! Na miecze nie mam z tym czymś szans! Już jestem trupem! Myśl, Torgalu, myśl i to szybko! No dobra, ty. Przebrzydły, przerośnięty troll. He! Tutaj jestem! Widzisz mnie? He! Tutaj! Torgal skoczył w przód. Olbrzym zawahał się na moment. Dlaczego ten mały człowieczek tak bardzo stara się popełnić samobójstwo? Mam cię! Torgal jednak umierać jeszcze nie zamierzał. W pełnym biegu wyrzucił w przód nogi, prześliznął się po skutym lodem bruku i nim jego przeciwnik zdołał się zorientować, wbił mu obie stopy w podbrzusze. Cios nie był mocny. Olbrzym zapewne nawet go nie poczuł, jednak wytrącony z równowagi wykonał bardzo nierozważny krok. Prosto w przepaść. Zapamiętaj sobie, na przyszłość nigdy nie zadzieraj z wikińskim skaldem. Podniósł ze śniegu swój miecz. Dokoła zaległa złowieszcza cisza, przerywana jedynie złowieszczym skrzekiem złowieszczych ptaków. W tej złowieszczej atmosferze przemarznięty Torgal ruszył ku majaczącej w oddali czarnej wieży. Złowieszczej. Po chwili stanął przed niewielkim rzeźbionym portalem, a wiatr wydawał się go żegnać żałobnym nokturnem. Malutkie drzwi. Tu musi mieszkać Karol. Trzeba się mieć na baczności. Przekroczył próg i zalał go mrok. Tu i ówdzie poprzetykany delikatnymi płomykami zawieszonych w korytarzu pochodni. Gdy jego wzrok przyzwyczaił się już do ciemności, ujrzał wielką komnatę, pośrodku której stał stary stół z niebieskiego świerku. A na stole... Szkatułka! Nareszcie! Jest stanowczo nazbyt proste. Czyżby pułapka? Zgadza się, człowieku.
Ogromne, sięgające sklepienia, świetliste pręty w jednej chwili otoczyły Torgala. Odynie! Co to jest? Był uwięziony. Nagle w kręgu światła ujrzał cień potężnego mężczyzny. W pierwszej chwili był przekonany, że oto wraca wściekły olbrzym, a on sam, uwięziony w tym świetlistym więzieniu, ani chybi zaraz zginie. Im jednak bliżej podchodził przeciwnik, tym mniejszy stawał się jego cień. W końcu w blasku rzucanym przez pochodnie Torgal ujrzał swojego oprawcę. Wyglądał identycznie jak poprzedni, z tą różnicą, że ten sięgał Torgalowi najwyżej do pasa. Naprawdę myślałeś, że uda ci się zabrać szkatułkę? Wielu już turniów z Midgardu próbowało, choć muszę przyznać, że żaden nie zawędrował tak daleko jak ty, nieszczęsny głupcze. Tym gorzej jednak dla ciebie. Te pręty, one się zaciskają, zaraz mnie zmiażdżą. Znowu się zgadza. To kara za twoją pychę, za to, że ośmieliłeś się naruszyć granice Lodowego Królestwa Nilfhelu. A także za to, że zabiłeś mojego głupiego brata. Nie żebym tęsknił, ale jednak brat, to brat. Psia jego ma. I moja też. Duszę się. Tak? A to co? Szarn, co robisz? Zostaw! Ale Szarn słuchał tylko swojej pani. Z rozwartą na oścież paszczą rzucił się na małego człowieczka, zatapiając swoje wielkie kły w jego karku. Tak się w każdym razie Torgalowi zdawało, jednak tylko przez moment. Za chwilę bowiem karzeł rozpłynął się w nicości, a wraz z nim świetliste więzienie. W ostatniej chwili. Dzięki, Szar. Dzięki, Slivio. Gdziekolwiek jesteś. Co nie zmienia faktu, że jeszcze się policzymy. Co za matka poliła tak parszywe bliźnięta. Niechybi. Sama bogini Hel. Powinniśmy się stąd naprawdę szybko wynosić. Poczekaj na mnie, Szar. Zabiorę szkatułkę. Bo jak nie, to ta wiedźma, twoja pani, na pewno każe mi po nią wrócić. Postawił kołnierz i wychynął w mroźne objęcia zimy. Wiatr, śnieg i lód we wspólnej komitywie dołożyły wszelkich starań, by nie wypuścić Torgala z Nilfhelu. Ostatecznie człowiek nie powinien sobie tam wchodzić, kiedy mu się podoba. A już na pewno nie powinien stamtąd wychodzić. Jednak Torgal nie był zwyczajnym człowiekiem. Był dzieckiem gwiazd, synem Thora, albo Egira, albo obu naraz. To też nie zwracał uwagi na kaprysy Aury. Szarn, nie lęk się! Ile mam na ciebie czekać? Dobra, coś taki poważny. Droga w dół była łatwiejsza niż pod górę. A gdy Torgal minął już granicę mgieł, niebo rozpogodziło się jak po przekroczeniu niewidzialnej bramy, którą w międzyczasie istotnie przekroczył. Nie zapadł jeszcze zmrok, gdy zmęczony i przemarznięty Torgal stanął u podnóża góry, gdzie spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Nareszcie!
Co tak długo? Masz szkatułkę? Mam szkatułkę. I mam przeczucie, że bogowie się za to pogniewają. Nieważne. W każdym razie, jeśli to świętokradztwo, to mnie tam nie było. A cała wina. Nareszcie. Nareszcie. Obręcze Freyra są moje. I zbliża się kres twojego panowania, Gandalfie szalony. Ty tam! Nie widzisz, że mój ruch jest pusty, co? No, dalejże! Nalej mi miodu. Wybacz, wybacz, taję. Kiedy Nordland pokrywa się pierwszym śniegiem, a lód skuwa morskie fale, drakary, langskipy, sneki i inne knary wyciągane są na ląd i trafiają do stoczni. Przez zimowe miesiące szkutnicy będą mieli pełne ręce roboty. Wymienią ożaglowanie, naprostują wręgi, naprawią wzdłużniki, pawęże, denniki, pokładniki i co tam jeszcze. Jednak to dopiero od jutra. Bowiem w dniu, kiedy łodzie spływają na ląd, wikingowie świętują dzień Jul. To oznacza zabawę, nie pracę. Przeklęty Heriulf. Świetnie sobie radzi. Jeszcze moment i będę musiał oddać się Fanta. Szybkość do nas wrócił, Heriulfie. To demon, nie koń. Oddam ci pan, a drugi stawiam zakład, że nikt tu go nie zdoła postronić. Każdy już próbował. Oprócz Gandalfa. Ledwo wylazł z wody, a zaczął łupić na lądzie. Nas. Piękny, złoty pas, Heriulfie. O, pewnie za nim zatęsknisz, co? Kto jeszcze zaryzykuje Fant, ha? By zdobyć tego pięknego, aż wściekłego jak czarna śmierć rumaka? No, no cóż to, dzielni wikingowie! Nikt się nie odważy. Chyba szaleniec jedynie. Fural jest dzikszy niż najdzikszy demon Ilfhelu. Tylko Torga. Milcz, idioto! Coś ci powiedział? Powtórz, co coś ci powiedział! Powinienem cię za to powiesić na rej, ale nie powieszę. W końcu mamy Julę. Jednak niech nikt już się więcej nie poważy wymieniać imienia tego przeklętego bękarta! Jego ścierwo dawno już pożarły morskie potwory. A koń należy teraz do mnie! Więc po raz ostatni pytam, kto jeszcze pokusi się powalczyć o to wspaniałe zwierzę? Ja, panie. Do królewskiego stołu zbliżał się zgarbiony starzec. Szedł wolno, opierając się ciężko o postrzępiony kij. Miał na sobie długie żebracze szaty.
Widać długo już był pątnikiem, bo jego włosy były zmierzwione, a biała broda bardzo długa. O, nieszczęsny starcze. Bieda widać i głęboko zagląda ci w oczy. Zasiądź lepiej obok nas. Pożywisz się i napijesz. Nie chciałbym cię mieć na sumieniu. Przecież za staryś! Za staryś na taką zabawę! Potrzebny mi koń, panie. Może ci potrzebny, ale na pewno nie ten. Bardzo z niego nieprzyjemne bydle. Takiego właśnie mi trzeba. A prawa mówią wyraźnie, że... Nie gadaj mi tu o prawach. Sam je wymyśliłem. Jak masz fant, to zdykaj sobie ile chcesz. No więc, co masz dla mnie? I gdzie to chowasz, żebym mógł sobie zabrać, jak ta bestia połamie ci gnaty? Z przewieszonej przez ramię torby siwowłosy żebrak wyciągnął zawinięty w skórę przedmiot. Drżącymi dłońmi rozłożył zawiniątko. Na skit blady Nirfrera! Wspaniała złota bransoleta! Starcze! I coś czuję, że już jest moja! Dajcie tu furala! Zwariowałeś, stary durniu? Ten koń połamie ci kości! Nie lękaj się o mnie! Wierzę własnym oczom. Nie! Nie wierzga! Wybacz, koniku. Z rękawa płaszcza starzec wysunął kawałek twardej czarnej skały. Schowawszy go w palcach, by nikt nie dostrzegł, co robi, szybkim ruchem rozciął skórę na karku konia. Nie jest starcze? Daję głowę. Przez chwilę myślałem, że ci się uda. Imponujący. No, no mówże czyś, że cały. Nic mi nie jest. A, cieszy mnie to. Doprawdy pokazałeś tej bandzie tchórzy, jak się zachowuje prawdziwy mężczyzna. O, masz za to u mnie wicht aż do końca, Jul. Ale najpierw dawaj fanta. O, dawaj. Dziękuję, panie. Zgodnie z przyrzeczeniem, bransoleta jest twoja. O, pasuje, idealnie. O, piękny przedmiot. O, to zbrodnia, że wygrywam go w tak łatwy sposób. Zbyt łatwy, głupcze. Co? Co? Coś ty rzekł? Powtórz to, a każę cię powlec za koniem! Jesteś chciwy i naiwny, głupcze, a ja cię za to ukażę. Starzec wyprostował się. Wydawał się teraz znacznie większy. Błyskawicznym ruchem zerwał z siebie sztuczne włosy i brodę. Torgalu! Alicjo! To ty? Ty? Nie! Nie! To niemożliwe! Myślałam, że utraciłam cię na zawsze. Już cię upłakałam. Dość tego! Gandalf szalony, przez wściekłość jeszcze bardziej szalony niż zwykle, schwycił swój królewski miecz i rzucił się do przodu. Przeskoczył nad stołem, zrzucając na ziemię talerze z pieczoną gęsią, gotowanym prosięciem i pieczoną na ogniu kaczką. Porozrzucał puchary wypełnione miodem i winem, jednak prócz na wpół dzikich psów, które zwietrzyły szanse na suty obiad, nikt inny się nie poruszył. Na włócznie Odyna, skoro Egir do tego stopnia sobie ciebie upodobał, że nie sposób cię utopić, niech miecz w końcu zakończy sprawę. Ojcze, nie! Odsuń się! Za to! Za to! Potężne torsje targnęły ciałem króla. Złota bransoletka zacisnęła się wokół jego przedramienia. Pochwyciła go jak orzeł zamykający w szponach dorodnego łososia. Co to jest? Co to jest?
Zdejmij to ze mnie! Zdejmij to ze mnie! Krzycz! Krzycz, krzycz, Gandalfie! Niech cały Nordland usłyszy, że jego król jest zwykłym tchórzem. Tyle lat czekałam na tę chwilę. To ty? To ty? W zmowie z tym Belkartem? Wikingowie! Łapcie ją! Jego nie mogą ujść z życiem. No dalej, psu braty! Na co czekacie? Jednak nikt się nie poruszył. Nikt nie nawoływał do walki. Stal pozostała w pochwach, nie wydając nawet pojedynczego brzęku. Na ubitym placu klęczał Gandalf szalony. Dawniej król Wikingów, dziś wzgardzony nawet przez tych, z którymi kąpał się w bali Egira. Żaden z jego marynarzy nie postąpił kroku. Wszyscy stali w szerokim półkolu, bacznie obserwując, co się wydarzy. Czy nie widzisz, że ci ludzie cię nienawidzą? Oni się nie ruszą, by ci pomóc. Pamiętają sprawiedliwego Leifa Haraldssona, prawdziwego króla, zwycięzcę 100 bitew. Zaiste, przy nim jesteś jedynie tłustym wieprzem. Zabiję. Bogowie mają poczucie humoru. Wspomniałeś wcześniej Skidbladnir, wspaniały okręt Freyra. Wiedz zatem, że to, co cię zniewoliło, to również jego dzieło. Freyra, boga dobrobytu, zgubiła cię twoja chciwość. A teraz czołgaj się, Gandalfie szalony. Nadszedł w końcu dzień mojej zemsty. Torgalu, musisz coś zrobić. Nie mogę, najmilsza. Zostań ze mną. Tego też nie mogę. Jeszcze nie. Ale wrócę do ciebie. Już wkrótce wrócę. W takim razie idę z tobą. Nie. Pozwól mi, proszę. Nie. Nie mogę. Wyczekuj mnie. Dalej, Furalu. Jedziemy. Gandalf szalony ostatecznie wyzbył się swej królewskiej godności. Wyglądał żałośnie. Ledwo powłócząc nogami, szedł teraz dnem wąwozu. Jedyną swą nadzieję pokładał w Torgalu. Bo ta kobieta z pewnością go zabije. Potknął się, upadł. Wstawaj, wieprzu. Ona i Torgal jechali konno za swoim więźniem. Powoli. Z tempa. Pilnując, by nie uciekł. Na Baldura! Długo jeszcze będę tak szedł? W rzeczy samej. Dobrze, że przywołujesz imię Boga Sprawiedliwości. Bo Sprawiedliwość, Gandalfie szalony, kroczy w ślad za tobą. I wkrótce padniesz jej łupem. Torgal. Chłopcze, nie pozwól jej. Co by Aricia powiedziała? Zamknij się. Ja też chciałbym wiedzieć, dokąd zmierzamy. Twoja ciekawość jest irytująca, Torgal. Jednak wkrótce zostanie zaspokojona. Ostrzegam cię, Sliwio.
Jeśli poczuję, że nadużywasz naszej umowy, odejdę. Nie jestem twoim niewolnikiem ani więźniem. Jeśli o więźniu mowa, nie boisz się, że Gandalf ucieknie? Ten żałosny psisyn? On ledwo idzie. Przez lata królowania spasł się jak dzik. Zresztą, dopóki włada nim obręcz Freyra, będzie posłuszny mej woli. Dość tego! Dość tego! Jestem królem! Dalej nie pójdę! Nie będziesz musiał, Gandalfie szalony. Tu kończy się twoja podróż. Baldowie! W jednej chwili dzikie plemię ludzi-wilków otoczyło ich ze wszystkich stron. Potężny mężczyzna okryty wilczą skórą dobył miecza. Góry szybko przenoszą informacje. Jakże mi przykro, królu, żeś popadł w tarapaty. Jako wierny poddany postaram się ukrócić twoje męki. Wy zaś możecie odejść. Baldowie nic do was nie mają. O ile, rzecz jasna, nie zechcecie się wtrącać w nasze sprawy. Nie, nie, Sliwio, proszę cię. Nie, Sliwio! Nie wydawaj mnie tym zwierzętom! Nie, skażą mnie na męki! Nie. Czy mogę im tego zabronić? Bardzo długo żyłam pragnieniem zemsty. Podobnie jak ci ludzie. Marzyłam o tym, aby cię w końcu dopaść. Podobnie jak ci ludzie. Czy nie dręczyłeś ich od lat? Nie zabijałeś ich synów? Ojców? I praojców? Sliwio! To bandyci! Oni nie znają praw. Ani ludzkich, ani boskich. Wierz mi, Gandalfie. Śmierć z ich ręki będzie dla ciebie po 1000-kroć łagodniejsza niż z mojej. Jednak dam ci szansę. Nie zasługujesz wprawdzie, by spocząć w Walhalli, ale niech bogowie zadecydują. Masz. Broń się. Stalowy topór wylądował u stóp Gandalfa. Ten pochwycił go, choć bez wielkiej nadziei. By pokonać 100 dzikich baldów, potrzeba 100 uzbrojonych wikingów. W pojedynkę nie miał szans. To będzie rzeź, Sliwio. Nie mogę na to pozwolić. Nie mieszaj się do tego, Torgalu. Nie minął nawet miesiąc, jak ten człowiek skazał cię na śmierć. Ale ja nie jestem nim. Torgalu! Torgalu! Ach, na wszystkie karły z Svartalheimu. Zatem stajesz na mojej drodze, wikingu? Szkoda. Baldowie zawsze darzyli cię szacunkiem. Dziś to się zmieni. Demony Torgalu! Szarn! Bierz ich! Na bogów! To Fenrir! Nie gadaj bzdur! To zwykły wilk! Zabij go! Nie mogę! Wściekła bestia! Zabić go! Nie damy mu rady! Odwrót! Jeszcze się spotkamy, Gandalfie szalony! Nie mogę się doczekać! Gdy śmierć zajrzała im w oczy, baldowie stracili gdzieś całą swą dzikość. Uchodzili teraz w górę wąwozu, zostawiając na polu bitwy poległych towarzyszy. Nim jednak zniknęli ze skalnym załomem, wilczy wódz raz jeszcze przystanął. Przeklęta kobieto, pożałujesz tego. O! Torgal przykląkł przy rannej. Była nieprzytomna. Z jej czoła sączyła się krew. Chciał ją przetrzeć, lecz wtedy poczuł na szyi zimny dotyk stali. Odsuń się, Torgalu.
to może daruję ci życie. Nie myśl zresztą, że zrobię to za darmo. Ta wiedźma zapłaci mi i za ciebie. Obok nieprzytomnej Sliwi Torgal dostrzegł leżącą na kamieniu bransoletę Freyra. Zsunęła się z dłoni czarodziejki. Gandalf był wolny. Zostaw ją, Gandalfie. Zawrzyj gębę, Benkardzie. Powinienem cię zabić. Ale dziś walczyłeś u mojego boku wcale nieźle. Więc okażę ci łaskę. Ale ty! Na Tora! Niech Fenrir, dziki wilk Tyra, rozszarpie tę przeklętą bestię. Kiedyś jednak będziesz sama, przeklęta czarownicą, a wtedy... Gandalf chwycił lejce czarnego rumaka. Przyłożył nogę przez strzemioną i z niewiarygodną jak na swą tuszę gracją wskoczył do siodła. Może to znowu strach dało sobie znać, a może gniew. Gandalf, Baldowie mogą wrócić, jeśli nas tu zastaną. To was zabiją. Cóż mnie to obchodzi? Oszczędzą mi jedynie wysiłku. Ja zaś jadę do moich wiernych Wikingów. Sądzę, że mała zimowa wyprawa na Baldów dobrze im zrobi. Za bardzo ich chyba rozpuściłem. Nędzny szczurze! Zamknij się! Zamknij się! Daruję ci życie jedynie dlatego, żeś ze mną walczył. Tyr by się pogniewał, gdybym cię teraz ukatrupił. Zejdź mi z drogi. Zejdź mi z drogi, albo cię stratuję! Nie. Nie ruszę się. Twoja wola! Gandalf szarpnął wodze i koń stanął dęba. Torgal uskoczył, jednak obuta twardą skórą stopa Gandalfa zdołała dosięgnąć jego twarzy. Skald upadł bez świadomości. Pluję na twoje ścierwo, Benkarcie. A, byłbym zapomniał. Oddaj swojej pani to świecidełko. Z pozdrowieniami od Gandalfa Szalonego, króla Wikingów. Ciężka, złota obręcz upadła na kamień tuż obok nieprzytomnego Torgala. Bardzo powoli, z dumą godną króla Wikingów, król Wikingów odjechał ku południu. Popatrz tutaj. Zeskoczył z furala i przyklęknął. Padający śnieg nie zdążył zasypać śladów parującej jeszcze krwi. Torgal dotknął śniegu koniuszkiem palca. Krew krzyczała do niego, a on potrafił usłyszeć jej wołanie. Jest ciężko ranny. Wilków musiało być dużo. Torgal powiódł wzrokiem w kierunku wskazanym przez czarodziejkę. Nieopodal, nieco poniżej gościńca, w miejscu, gdzie wzrastało przedmurze tajgi, ujrzał rozszarpane zwierzę. Podszedł bliżej. To jego koń. Ślady krwi prowadzą w kierunku jaskini. Nie mógł ujść daleko. Jesteś mój Gandalfie szalony. I tym razem mi nie uciekniesz. Na konie. No nie wiem, Sliwio. Nadciąga zmrok. Jazda wśród skał jest niebezpieczna, a Gandalf nam nie ucieknie. W tym stanie nie będzie nawet... Nie! Tam poza skałami jest już wybrzeże, a kawałek dalej granica kraju Wikingów. Jeśli tam dotrze, to stracimy szansę.
Może lud go nienawidzi, ale on wciąż jest królem. Chroni go immunitet Altingu. Musimy dopaść go przed nocą, żeby... Spójrz tam. Gdzie? Nic nie widzę. Tam. Tam! Wśród skał. Widzisz to? Tak. Ogień. Ten dureń rozpalił ogień. Jest już nasz. Nie, jest mój. Trzeba pokonać granie. To niebezpieczna droga dla kogoś, kto ma tylko jedno oko. Zatem pójdź tam i zabij go. Szybko. Poszarpaną skałę wyścielała gruba warstwa śniegu. Była tak zahartowana przez wściekły wicher, że zdążyła już się zamienić w lód twardy jak pancerz wykuty w kuźni Thora. Thorgal stąpał ostrożnie, lecz szybko, wiedziony wzbierającym gniewem. Co krok to nowe wspomnienia, upokorzenia, niesprawiedliwość, nienawiść. Nie wiedział już, czy to skalna ściana, o którą się opierał, boleśnie oddaje mu swój chłód, czy też chłód jego dłoni rozpala skałę. Przyspieszył. Dym stawał się coraz gęstszy. Drażnił oczy i gardło, ale Thorgal na to nie zważał. Zeskoczył w głąb płytkiej jaskini. Przy niewielkim ognisku ujrzał owiniętą niedźwiedzią skórą samotną postać. Ruszył w jej kierunku, a trzask trawionych przez ogień gałęzi i ryk pobliskiego morza zagłuszyły jego ostrożne kroki. Upokorzenia, niesprawiedliwość, nienawiść. Thorgal wysunął miecz z pochwy na plecach, ujął go za rękojeść, jednak nie zamierzał uderzać bez uprzedzenia. Może Gandalf był niegodziwcem, lecz nie on. Thorgal Egirson. Dziecko gwiazd, syn burzy. Przesunął miecz w dłoniach. Chwycił go oburącz za ostrze, jak długi, śmiercionośny sztylet. Teraz mi zapłacisz, Gandalfie szalony! Nie! Thorgalu, nie! Rozpędzony miecz przeciął powietrze tuż obok ucha dziewczyny. Teraz wyraźnie zobaczył, jak bardzo się omylił. Postać pod niedźwiedzią skórą była drobna, a hulający po jaskini wiatr rozwierał jej jasne włosy. Palić się. Och, Thorgal, najdroższy. Palić się. Naraz poczuł, jak bardzo miecz pali go w dłonie. To też odrzucił go precz i schwycił w ramiona ukochaną. Ach, nareszcie jesteś, Thorgalu. Nie mogłam już dłużej usiedzieć w miejscu, więc wyruszyłam wam na spotkanie. A gdzie jest Gandalf? Gdzie on jest? Tutaj. Tutaj. Benkardzie. Gandalf szalony. Dumny król wikingów. Utracił gdzieś cały swój blask. Leżał teraz bez ruchu wśród czerwonych głazów. Czerwonych od krwi. Królewskiej krwi. I choć starał się zachować godność, choć nie stracił nic ze swej pogardy dla świata, w istocie wyglądał bardzo żałośnie. No, na co czekasz, przybłędo? No, podnieś żelazo. I czyń to, o czym od dawna marzyłeś. Thorgalu! Więc przeklęta. Może Skaldzie masz swoją zemstę? Przebij mnie, a na pewno ci ulszy. Choćbym cię zepchnął bezdenną nicość Ginnungaga, nie zdołałbym naprawić wszystkiego, co oszpeciłeś swoimi haniebnymi rzędami. Powinienem cię za to. Thorgalu, na bogów. On jest ranny. Umiera. Znalazłam go zalanego krwią. Nie czyń mu krzywdy. Nie. Nie, nie słuchaj jej, ty psi synu. Ty wynaturzony. Pękam cię.
Dość, Gandalfie. Nie zabijcie. Choć tyr mi świadkiem, żeś na to zasłużył. Więc i ja pomnę, żeśmy walczyli ramię w ramię. Poza tym kocham twoją córkę. Ale to twoja ostatnia szansa, chłopcze. Jeśli teraz tego nie zrobisz, już wkrótce bardzo pożałujesz. Nie rób tego, Torgalu. Zrób to, Torgalu. Sylvia pojawiła się znikąd. Jak zjawa. Tylko nikt nigdy nie widział zjawy, której strzeże potężny, samotny Basior. Gdy delikatna poświata bijąca od ogniska prześliznęła się po jej surowej twarzy, Torgal ujrzał płomień nienawiści rozpalający jedyną źrenicę rudowłosej kobiety. Jesteś słaby, Torgalu. Lub zbyt wielkoduszny, co w gruncie rzeczy oznacza to samo, jednak jesteś również honorowy. Dlatego spełnisz mój rozkaz. Zabij. Huk fal rozbijających się o skalisty klif zagłuszył jej ostatnie słowa. Torgal jednak wiedział, czego od niego żąda. Wiedział, ale tego nie zrobił. A jednak, czyżbym się co do ciebie pomyliła? Szlachetny głupiec i tchórz. Dobrze więc, odsuń się. Sama zabiję tego bydlaka. Potworze, skąd w tobie tyle nienawiści? Potworze? Czyż to nie wspaniałe? Królewna Wikingów nazywa mnie potworem? Ba, córka Gandalfa Szalonego nazywa mnie potworem. Nieszczęsne dziecko, widać nie wiesz, kto rządzi twoim domostwem. O czym ty mówisz? To dobre. Udała ci się ta mała, Torgalu. Niby córka tego psa, a jakby inna. Dobra i naiwna. Pasuje do ciebie. O tak. Zdecydowanie pasuje. Powiedz mi, królewno, czyś nigdy nie słyszała o bramce z dolnej wieży? O bramce z dolnej... Teraz rozumiesz, kochanie? Jak domniemuję, zamek twojego ojca musiały toczyć plotki i ploteczki. Pokoje. Czy to ty, pani? Więc to prawda? Myślałam, że jedynie legenda. 10 lat. Wszystko, co miałam, to zakratowaną dziurę w obmurowaniu. Łokieć na łokieć i łokieć powyżej poziomu ziemi. Świat dobiegał jedynie mych uszu. Słyszałam śmiech i płacz, szczęście i trwogę. Słyszałam dzień, kiedy dźwięki narastały i płodziły inne dźwięki. I słyszałam noc, kiedy cisza zdawała się być jeszcze głośniejsza. Słyszałam to wszystko, ale nigdy nie widziałam. Nikt do mnie nie przyszedł. Prócz niego. Prócz tego podłego wieprza, który odwiedzał mnie każdego wieczora, drwiąc sobie ze mnie. Więził mnie. Znieważył. I miał jeszcze czelność oczekiwać, że... Przeklęta suka. 10 roku zbiegłam, ale podczas ucieczki straciłam oko. Kiedyś byłam piękna. Jak ty, moja maleńka. Dziś gardzę tym pięknem. Lecz mą duszę przepełnia radość, że oto nastał dzień, kiedy wyrównam rachunki, a wiele ich się zebrało przez te nieszczęsne 10 lat. Ale czego chciał od ciebie mój ojciec, pani? Mnie. Mnie samej. Musiał chyba postradać rozum gdzieś na północnym morzu, jeżeli sądził, że mu się oddam. Owdowiał niedługo potem, gdy przyszłaś na świat. No cóż, takim jak on zawsze brakuje kobiet. A przecież to Gandalf Szalony, wielki król Wikingów. Dobre sobie, władca nędznej garstki zapijaczonych piratów. I zdawało mu się, że będę dumna, iż życzy sobie mnie poślubić. Poślubić?
ojcze, czy to... Poślubić moje dziecko. Jednak ani z afektu, ani z chuci choćby. Bo choć nigdy o tym nie wspomniał, ja przecież wiem, jaki był prawdziwy powód tych jakże oryginalnych zalotów. A jakiś to... O, pani na wieży, co? Jakiś... Bogactwa. Wielkie bogactwa. O czym ty mówisz, Snio? O niezmierzonych bogactwach. Wyspy wśród lodów, której... Ja jestem królową. Wyspy wśród lodów. Cóż to takiego? To legenda. Żeglarze, których kaprys Egira zagnał aż na granicę wiecznych lodów, opowiadali o zamku rastającym pośród lodowej pustyni. Legenda powiadasz. Ariccio, twój ojciec również jest jednym z tych żeglarzy. Czy nie opowiadał ci o tym? Czy nie opowiadał, jak głośno wzywał swych bogów, aby pozwolili mu wrócić do domu? Dość tego, ty, rudowłosa wiedźmo. W rzeczy same byłem na dalekiej północy i widziałem tę krainę zagubioną na krańcach świata. Ale ona nie mówi prawdy. To Sliwia. Sliwia, czarodziejka. Pani wilków, orłów i niewolników pracujących w jej kopalniach. Od dawna gnębi nasz kraj. Porywa żeglarzy, których wiatr zepchnie za daleko ku północy. Żyją tam pod skutą lodem ziemią, wykopując dla niej złoto i szlachetne kamienie. Albo i nie żyją, bo je można żyć pracując całymi dniami i nocami o porcji surowej ryby i wody. Zaiste, ty wiedźmo, los, który ci zgotowałem, jest jedynie skromnym rewanżem za śmierć moich ludzi. Wystarczy, Gandalfie. Za długo już mielesz ozorem. Szarn? Uniosła miecz. Potężny wilk zjeżył sierści. Spoglądając spod łba na swą ofiarę, szerokim półkolem obszedł ogień i przysiadł na tylnych łapach, gotując się do skoku. Sliwia postąpiła krok naprzód. Jej miecz zawisł nad głową Gandalfa. Gin, przeklęty. Nie! Jak śmiesz! Szybka jak wiatr, dłoń Torgala schwyciła ramię czarodziejki. Przyczajony do skoku wilk ryknął wściekle. Nie boję się ciebie, Szarn. I nie boję się ciebie, Slimno. Dość już krwi, kobieto. Nie dbam o twoją zemstę, ani o twoje skarby. Jedyne, czego pragnę, to zabrać Ariccię i odejść z tego przeklętego kraju na zawsze. Nie boję się, słyszysz? Nie boję się, Szarn! Szarn, spokój! Jak chcesz, Torgalu. Jednak przysiągłeś mi wierność. Twoi bogowie ukarzą cię za tę zdradę. Nie sądzę. Sprawiedliwy Tyr wybaczy mi wiarołomność, jeśli tylko ona uchroni mnie od tego, by zostać mordercą. Cofam przysięgę. Precz stąd, Sliwio. I zabierz swojego berserkera. Tym lepiej. Jeśli bowiem bogowie nie ukarzą cię za wiarołomstwo, ja to uczynię. Z przyjemnością. Szarn. Morze szalało. W swojej nieskończonej furii rozrzucało dookoła pianę, by wprost z ust rozgniewanego Egira. Minąwszy skalny klif, Sliwia stanęła na brzegu. Fale w dzikim amoku chwytały jej stopy, a może jedynie całowały je z szacunkiem, jakiego godna jest czarodziejka. Pani wyspy wśród lodów. Właśnie tutaj 10 lat temu, co do dnia, Gandalf szalony zapracował sobie na moją nienawiść. Nienawiść, która umrze dopiero wraz z nim. I ty również się strzeż. Torgalu Egirsonie.
bowiem naszej umowy nie można od tak sobie rozwiązać. I gdy nadejdzie czas, przypomnę ci, żeś mi winien 11 miesięcy swojego życia. To rzekłszy, dała się pokrać morze, a jej gniew przeraził wściekłe bałwany. Ukorzyły się więc przed nią i odpłynęły gdzie indziej prowadzić swoją rebelię. Pamiętaj, Torgalu! Olbrzymi kształt przysłonił nikły blask chylącego się ku horyzontowi i żywcem pogrzebanego pod całunem gęstej mgły słońca. Lodowy drakar przyśliznął się majestatycznie po fali. Lodował mórz. Myślałem, że... A więc Livia nie kłamała. Nie. Spójrz, czy to nie ona? Tam na dziobnicy, obok smoczej głowy. Nie wiem, Richie. Nie, tam była... Nie. Pamiętaj, Torgal! Złowieszczy okręt rozpłynął się we mgle, a sztorm uderzył w wybrzeże z po dwakroć większą mocą. Torgal przytulił do piersi Arichia, po czym na powrót okrył ją niedźwiedzią skórą. Wyglądasz teraz jak Baldur. Och, Torgalu najdroższy. Czy ten koszmar w końcu się skończył? Tak, z pewnością. Czy myślisz, że... Teraz mój ojciec zgodzi się. Będzie musiał, Alicja. Teraz nikt mi już nie przeszkodzi. Więc będę twoją żoną? Jeśli tylko bogowie nie postanowią inaczej.